Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w czwartek. Niewielka turystyczna butla postawiona na piecu węglowym przyczyną wybuchu gazu w Czuchowie w gminie Czerwionka Leszczyny. Dwie osoby zostały poszkodowane, konieczna była ewakuacja z lokatorów. Na miejsce wezwano helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, jak się jednak okazało, jego interwencja nie była konieczna. Do zdarzenia doszło przed południem w jednym z familoków przy ulicy Wareńskiego. To była niewielka butla turystyczna z gazem. Mieszkańcy mieszkania, w którym doszło do tego zdarzenia, niefrasobliwie położyli tą butlę na piecu węglowym, no i wskutek nagrzania doszło do tego wybuchu. Ja się pierwszy raz spotykam z taką sytuacją, kiedy ktoś taką butlę stawia na rozgrzanym piecu węglowym. To jest takie podstawowe ABC, takiej butli nie wolno przegrzewać powyżej 30 stopni. Mówił Bogusław Łabęcki, oficer prasowy Straży Pożarnej w Rybniku. Obaj mężczyźni, którzy w chwili wybuchu przebywali w mieszkaniu, byli pijani. 48-latek miał 7, a 54-latek 3,2 promila alkoholu. Pierwszy z nich został zabrany do szpitala na obserwację. Ma poparzone brwi, drugiemu nic się nie stało. Trafił na izbę wytrzeźwień. Po wybuchu z budynku ewakuowano 10 mieszkańców. Trafili do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego. Kilkadziesiąt tysięcy rybniczan w czwartek bez ogrzewania, zimne kaloryfery były od rana w ponad 12 tysiącach mieszkań. Wszystko w związku z awarią sieci cieplnej zasilanej z elektrociepłowni Chwałowice. Ciepło nie docierało do dzielnicy Marokonowiny, Orzepowice, Rybnik Północ, Smolna, Śródmieście, Meksyk i do części dzielnicy Chwałowice. Arkadiusz Żabka pytał rybniczan, jak sobie radzili. Zimno, bardzo. Już o 9 kaloryfery były letnie. Jak żyć? No ciężko. Dres, ciepły kocyk, herbatka, farelka, co zrobić. Chociaż jestem cały dzień w biegu w pracy, więc na razie najgorzej będzie wieczorem i później w nocy, jak nie naprawią awarii. Pani jak ocenia szansę na naprawę? Nie bardzo, bo ostatnio trwało 4 dni. Zimno dzisiaj w domu? Jeszcze się nie ochłodziło. Dopiero jak przyjdzie na wieczór, może troszkę będzie chłodniej. Czyli można wytrzymać? Można wytrzymać i tak trzeba trzymać, żeby nie zmarznąć, a naprawią, to wszystko będzie w porządku. Ewentualnie jakiś sweter jak na siebie i idzie wytrzymać, i skarpetki. Wierzy pan, że uda się dzisiaj tę awarię pokonać? Myślę, że tak. Jeżeli to jest jakaś drobna awaria, tak jak słyszeliśmy w radiu, to podejrzewam, że do godziny 18 to się sprawa rozwiąże. Awaria została usunięta wcześniej niż przewidywano. Dostawy ciepła zaczęły wracać do mieszkań po godzinie 14. Pół miliarda złotych ma kosztować kolejny etap likwidacji kopalni Jasmos. Trzeba dziś wypracować mechanizm sprawiedliwej transformacji dla tego zakładu. Proponuje oprzeć go o katowicką specjalną strefę ekonomiczną, mówi poseł Krzysztof Gadowski. Na zaproszenie parlamentarzysty będącego przewodniczącym sejmowej podkomisji do spraw sprawiedliwej transformacji w Jastrzębiu odbyło się jej wyjazdowe posiedzenie. Proces likwidacji spółki Jasmos, kopalni Jasmos, to jest koszt 500 000 000 zł. Ponad 500 milionów złotych na ten cel jest przeznaczony, włącznie z tymi odprawami, a więc fizyczną likwidacją i odprawiami i urlopami górniczymi na którzy. Skoro pakujemy tyle pieniędzy z kieszeni podatników, bo rząd nie ma żadnych pieniędzy, to są podatki i różne daniny, które trafiają, no to te pieniądze powinny być racjonalnie wydatkowane. Ale naszym celem nie powinien być proces likwidacji tego majątku i zostawienie tam jakiejś ziemi czy terenu, tylko powinien być proces związany z zagospodarowaniem tego terenu. Likwidacją górniczych zakładów zajmuje się od lat spółka restrukturyzacji kopalni. Jednak aktywizacją gospodarczą tego terenu powinien zająć się inny doświadczony podmiot, uważa poseł Gadowski, proponując w przypadku kopalni Jasmos wykorzystać doświadczenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. I chodzi o to, żeby pojawił się taki podmiot, który będzie odpowiadał później za gospodarowania tego terenu pokopalnianego. Jeśli, dajmy w takim przykładzie, będzie tym podmiotem katowicka specjalna strefa ekonomiczna, to ona sobie zbuduje strukturę zarządzania, popatrzy, jak te kwartały po tym terenie mogą być zagospodarowane, gdzie te układy komunikacyjne, gdzie te przyłącza pozostawić, no to uzgodni z tą spółką restrukturyzacji kopalń, w jakim zakresie mocno ingerować w ten teren, gdzie burzyć, co pozostawić, żeby pojawiły się dodatkowe firmy, żeby można było tam prowadzić dalej działalność gospodarczą, żeby tam powstały miejsca pracy, które trwale tracimy, likwidując daną kopalnię.
By tak mogło się stać, potrzebne są zmiany w przepisach. Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, uczestniczący w spotkaniu sejmowej podkomisji w Jastrzębiu, przyznał, jak mówił poseł Gadowski, że nad tą formułą trzeba się zastanowić. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zaplanowano na najbliższe 28 lat. Tysiąclecia na 26 marca taka przeprowadzka czeka uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Wodzisławiu. Rodzice, którzy obawiają się zmian, skontaktowali się z Radiem 90. O planach władz miasta dowiedzieli się przypadkiem z mediów i w trakcie wywiadówek. Chodzi o klasy z klas 1-5, ponieważ starsi uczniowie i tak uczęszczają do budynku po byłym gimnazjum nr 2. Rodzice podkreślają, że ten obiekt nie jest już przystosowany do potrzeb młodszych dzieci. Nie ma tam sal dla klas 1-3. Nie ma pomieszczeń do rehabilitacji i rewalidacji, bo szkoła podstawowa nr 5 jest szkołą integracyjną. Była wyremontowana pod to, jest boisko, jest siłownia, jest plac zabaw, a w tamtej szkole tego nie ma. Są dzieci z problemami emocjonalnymi, ale nie tylko. Dzieci będą spanikowane i będą się bały. Teraz mają spokój, ciszę, bezpieczeństwo. Młodzież w dzisiejszych czasach, chodzi o starsze dzieci, jest bardzo trudna. Szkoła no niestety musi sobie radzić z różnymi problemami. Gdzieś wpuszczając tak małe dzieci pomiędzy te starsze, no to uważam, że to jest po prostu no nieporozumienie. Rodzice podkreślają też bezpieczeństwo sanitarne w dobie pandemii, kiedy uczniowie uczą się w dwóch budynkach, łatwiej o dystans i reżim sanitarny. Dodatkowo obawiają się, że wprowadzona zostanie dwuzmianowość i dzieci będą kończyć lekcje późnym popołudniem. Izabela Kalinowska, zastępca prezydenta Wodzisławia, uspokaja. Nie ma mowy o wprowadzeniu dwuzmianowości. Przeprowadzka na pewno nie odbędzie się w czasie trwającej pandemii. Jesteśmy w tej chwili na etapie analizy planu lekcji przez dyrektora na lata 2022-2023 i jeżeli trzeba będzie, to 2023-2024. Nie ma absolutnie konkretnej daty, kiedy ta szkoła zostanie przeniesiona. Jeżeli będzie to możliwe od września przyszłego roku, to tak się stanie, jeżeli będzie oczywiście zgoda rodziców i dyrektora, bo to jest dla nas oczywiście ważne. Natomiast jeżeli miałoby się okazać, że wiązałoby się to przeniesienie w przyszłym roku szkolnym ze zbyt późnym kończeniem zajęć przez uczniów, to na pewno w tym momencie nie będziemy takich przenosin robić. Dokończona musi zostać termomodernizacja budynku przy 26 marca. Wybudowane musi zostać boisko oraz winda. Utworzona miałaby być świetlica, a także sale do zajęć z rewalidacji. A co znalazłoby się w dotychczasowej piątce? Chcielibyśmy tam docelowo przenieść Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Chcielibyśmy, aby w tym budynku znalazł swoją siedzibę Centrum Usług Wspólnych, czyli nowa jednostka miejska, która obsługuje pod kątem księgowo-finansowym wszystkie jednostki miejskie. I planujemy taki trzeci komponent składowy w tym budynku umieścić. To byłoby Centrum Sztuk Walki. Izabela Kalinowska mówi, że nie ma ustalonego terminu przeprowadzki. Jeśli byłaby zgoda dyrekcji grona pedagogicznego oraz rodziców i udałoby się dostosować budynek przy 26 marca do potrzeb wszystkich uczniów, byłby to wrzesień przyszłego roku. W pierwszej połowie grudnia ma odbyć się spotkanie władz miasta z rodzicami właśnie w tym temacie. 250 zł mandatu dla kierowcy autobusu ZTZ-u w Rybniku za wysadzenie pasażera na skrzyżowaniu wprost przed nadjeżdżającym pojazdem. Tylko dzięki ostrożności innych kierowców nie doszło do tragedii. Więcej w relacji Arkadiusza Żab. Rybnicka policja przesłuchała kierowcę autobusu. To 74-latek. Jak tłumaczył, wysadził pasażera na skrzyżowaniu, bo ten się źle poczuł. Mundurowi ukarali kierowcę 6 punktami karnymi i mandatem w wysokości 250 zł. Policjantom nie udało się cały czas ustalić, kim jest mężczyzna, który wysiadł z autobusu wprost pod nadjeżdżający pojazd. Cały czas w sprawie prowadzone jest postępowanie Inspekcji Transportu Drogowego, która na przewoźnika może nałożyć karę do 3000 zł. To, co się wydarzyło, jest naganne. To niesamowity brak odpowiedzialności, mówił tuż po opublikowaniu przez nas nagrania ze zdarzenia Łukasz Kosobucki, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. A film do zobaczenia na radio90.pl. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w czwartek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.